potraktujmy ten spacer jako bardzo odpowiedzialny i tak myślę, że niech się odbędzie w spokoju i nie wszyscy wrócą do domu spokojnie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że prawo jest strasznie restrykcyjne w tej chwili, które zostało wprowadzone i porównuje nas naprawdę z Maltą, jedynym krajem europejskim, którym jest zakaz aborcji i prawo jest bardzo drastyczne dla kobiet. Niestety w naszym kraju w tej chwili pod rządami PiS tak się dzieje, że kobiety są uprzedmiotowione i nie traktuje się jak podmiotu. Nie mają prawa do dyskusji, a myślę, że rząd nie wiedział, z kim zadziera, bo kobiety to jak chcą, to potrafią. Zresztą przysłowie mówi, że gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle. I tak to właśnie jest. Walczymy o swoją przyszłość w tym kraju, w którym raczej niełatwo się póki co żyje, ale chcemy to zmienić i myślę, że to jest główny powód tutaj. I ja jestem niezwykle podekscytowana i zaraz się popłaczę. Protestuję, bo chcę, żeby wszystkie kobiety miały wybór. Miały możliwość wyboru, jeżeli chcą dokonać aborcji, to mają prawo zadecydować same za siebie, a nie kurde jakaś baba i rząd. Rząd nie ma prawa decydować o kobietach, bo rząd nie ma macicy. No generalnie to uważam, że zabranie kobietom prawa wyboru to jest największe świństwo, jakie Polska mogła zrobić aktualnie, dlatego strajkuję. Odbieranie praw kobietom w ogóle nie jest okej. Okay. Jakby każdy ma prawo decydować o swoim ciele i o tym, co z nim robi. Dlatego tu jestem.